www.radiopryzmat.pl. Buch Travel. To jest Radio Pryzmat, Buch Travel, wybiła godzina 18. Zaczynamy dzisiaj specjalne wydanie. Będziemy poruszać naszą przepiękną wycieczkę. Pierwszy raz taką samodzielną podróż za granicę do przepięknej Barcelony, gdzie właśnie byłyśmy razem przez 4 dni w tym magicznym miejscu. Opowiemy, jak w ciekawy sposób spędzić czas w stolicy Katalonii. Dowiecie się, co śmiesznego nas spotkało oraz co było dla nas zaskoczeniem w czasie tej podróży. Ze mną w studiu jest Alicja Ancewicz. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz i właśnie miałam zaszczyt pierwszy raz pokazać Alicji piękną Hiszpanię. Tak, ja może na początku jeszcze dodam, że była to moja pierwsza podróż samolotem i pierwsza podróż do ciepłych krajów. I taka podróż, o której tak naprawdę wiedzieli tylko znajomi, o której nie powiedziałam także rodzicom, żeby nie martwili się na zapas. To teraz może przejdźmy do naszej wycieczki. Właśnie lecieliśmy z lotniska w Krakowie. Lot był właśnie na czas, nie było żadnego opóźnienia, więc to było bardzo fajne. I jak przylecieliśmy na lotnisko El Prat w Barcelonie, to zaczęliśmy szukać naszego autobusu i udało nam się to tylko i wyłącznie w 10 minut, z czego byłyśmy bardzo zadowolone, bo myślałyśmy, że nam zajmie to wiele czasu. I dojechaliśmy do Placu Katalońskiego, gdzie typowo autobusy z lotniska jadą do centrum i pierwsza rzecz, jaka na mnie zrobiła wrażenie, to zobaczyłam, że nie ma ludzi prawie na tym placu. Słyszałam, że w Barcelonie będą takie tłumy 2 razy większe niż w Krakowie, a na tym placu widzieliśmy kilkanaście osób. Potem jak szliśmy właśnie ulicą centrum, tam gdzie poszliśmy właśnie pod katedrę, to też widzieliśmy na ulicy kilka starszych osób w tej części. Nie było turystów. Ja myślałam, że z jednej, z drugiej strony będą za nami szły osoby, które będą nam wyrywać rzeczy, bo tak na internecie się naczytałyśmy. Jak Alicjo, ty myślisz o tym? Tak, mam takie samo zdanie na ten temat. W Krakowie na rynku, bym szczerze porównując to, ile było w Barcelonie, ile w Krakowie, powiedziałabym, że w Krakowie większe nawet można spotkać właśnie tłumy. I ja jeszcze może bym się cofnęła właśnie do tego naszego lotu i do lotniska, bo też słyszałyśmy, że to duże lotnisko, że będzie trudno się połapać na tym lotnisku, a okazało się, że wszystko tam było dobrze wyjaśnione i też bez problemu dzięki temu udało nam się odnaleźć na tym lotnisku. Przejdziemy do Barcelonetty, na której też udało nam się być. Wcześniej jeszcze pyszny sok pomarańczowy, tak, musimy wspomnieć. Sok pomarańczowy był jeden z najlepszych chyba, bo czuć było właśnie prawdziwe pomarańcze, a nie te już eksportowane do Polski. To może teraz przejdziemy do tej właśnie promenady i plaży portu Vell. Oczywiście był czas na sesję też. Tak. To właśnie, co najbardziej cię zaskoczyło na tej plaży, bo dla mnie takim może najmniej przyjemnym było to, że dużo osób podchodziło i pytało po prostu, czy coś kupimy, a jednak chciałyśmy odpocząć, więc to było takie uciążliwe, ale nie wiem, czy pamiętasz, jak byliśmy z lokalnymi, to oni nie podchodzili do nas. Tylko jak byłyśmy obie, wtedy w pierwszy dzień, to bardzo dużo osób podchodziło, a potem jednak był ten spokój, bo jednak to głównie jest dla turystów. Tak, mi szczególnie chyba nie przypadła do gustu ta jedna z uliczek, gdzie był taki nieprzyjemny zapach. I potem też dowiedziałyśmy się, z czego ten zapach się bierze właśnie. To możesz właśnie powiedzieć tą ciekawą historię, myślę, też często z tych meczów i możesz wspomnieć właśnie. Więc lokalsi powiedzieli nam, że te uliczki, szczególnie wieczorami podczas meczów, służą jako toaleta. Jako toaleta, jak w średniowieczu właśnie. I potem rano jeżdżą ciężarówki, które muszą umyć te właśnie ulice. I to myślę, że mi się tam na pewno nie spodobało, bo dużo było takich właśnie tych uliczek w rejonie tej Barcelonety. I potem właśnie ten Park Güell był przepiękny, uważam. Zwłaszcza zachwycił mnie domek z piernika, na którego bardzo czekałam, bo widziałam go w wielu przewodnikach i też blogach, więc nie wiem, czy pamiętasz, ja cały czas mówiłam, gdzie jest domek z piernika, żebyśmy w końcu szli do domu z piernika, ale było wiele przepięknych architektonicznych Gaudiego
po prostu i budowli, i można powiedzieć, że przepiękne zdjęcia wychodziły, dlatego, bo nasz kolega też ma takie zdolności fotograficzne, więc to nie były takie zwykłe zdjęcia, tylko bardzo profesjonalne, więc to też jest taką fajną pamiątką. I muszę wspomnieć, co na przykład ciebie spodobało się najbardziej, bo mi jeszcze taka jaszczurka tam też taka słynna. Mi chyba właśnie ten widok właśnie na piernik, na dom z piernika właśnie, tam gdzie można było zrobić zdjęcie i tam też trochę powiedzmy było widać tam panoramę, więc wydaje mi się, że to jakoś tak najbardziej zostało mi w pamięci. Może właśnie dodam, że Sagrady Familie można za darmo zwiedzić w niedzielę, wtedy odbywa się msza i gdy przyjdzie się na tą mszę, to można zarazem zwiedzić sobie wnętrze tej pięknej budowli. Też możemy polecić naszym słuchaczom, żeby nie ubierali sandałów na taką wycieczkę właśnie po mieście. Tak jak właśnie pytaliśmy naszych kolegów, dlaczego chodzą w adidasach, powiedzieli, że jak się dużo chodzi, to jednak robią się odciski w sandałach. Nawet jak jest upał, to, to właśnie nie polecamy ubierać sandałów, bo jestem tego przykładem, że potem właśnie bardzo trudno się chodziło. Potem był czas na zdjęcie przy kocie. Była to rzeźba właśnie kota. Był to taki symbol street artu. Ta rzeźba wędrowała przez 15 lat i w końcu znalazła miejsce. Teraz jest właśnie w jednej z takich niebezpiecznych... Raval. Gdzie tam właśnie trzeba uważać, bo jest dużo czarnoskórych i tam najwięcej jest kradzieży w Barcelonie. Tak, potem był czas na Montjuïc. To jeszcze może właśnie przed Montjuïcem wróćmy jeszcze do takiego, przypomniało mi się coś takiego właśnie, że często powtarzali takie don't worry, żeby być takim wyluzowanym, nie stresować się, być bardziej uśmiechniętym. I co właśnie sądzisz, Alu, o takim myśleniu? Jednak w Polsce raczej nie ma czegoś takiego, żeby mówił ci ktoś nie martw się, nie martw się, tylko raczej taka pesymistyczna myślenie, nie wiem jak u ciebie to było. Tak, to prawda, ale to też może klimat ma na to właśnie i też mentalność, nasza historia polska właśnie, że było dużo wojen, Polacy mieli dużo stresu. A teraz właśnie przejdźmy do tego Montjuïcu. Na właśnie Montjuïc wybrałyśmy sobie wjazd kolejką Teleferic del Port, ale na Montjuïc także możecie dostać się właśnie pieszo, ale my chciałyśmy jak naj... jakby wejść na szczyt i mieć także potem czas na jakieś jeszcze inne atrakcje, więc dlatego właśnie wybrałyśmy sobie i wjazd i potem zjazd właśnie z tego właśnie wzgórza. Jest to jeden z najpiękniejszych punktów widokowych na Barcelonę, między innymi właśnie widok na Port Vell. I są tam różne piętra, powiedzmy, na tym wzgórzu i na tych różnych poziomach znajdują się przeróżne właśnie atrakcje, więc każdy może coś dla siebie znaleźć, na przykład stadion olimpijski, pierścień olimpijski, miasteczko hiszpańskie. My w sumie bardziej tam wybrałyśmy się tak pospacerować. My ogólnie byłyśmy na samym szczycie. Wędrowałyśmy wokół ogrodu i Castillo Montjuïc, to zamek, kiedyś stara forteca, obecnie obiekt miejski, który także możecie zwiedzić. Ale ta kolejka też była taka fajna, bo było to też taka, można powiedzieć, rozrywka trochę tak. Podróży właśnie, był to taki, nie taka zwykła kolejka. Mogłyśmy też zobaczyć takie typowo hiszpańskie zachowanie, jak lokalsi właśnie zachowują się wśród swoich, że są właśnie tacy bardziej żywiołowi, to o czym właśnie wspominałyśmy na początku, że jednak przy nas to jest totalnie inna osoba, totalnie inne zachowanie. Też szacunek przede wszystkim tego, że u nas ludzie są tacy bardziej, powiedzmy, spokojni, że nie są aż tak bardzo ekspresyjni. Emocjonalnie. Tak, i też bardzo nas to rozbawiło, że kolega, który z nami chodził, można dosłownie powiedzieć, że znał pół miasta, bo z wieloma bardzo ludźmi się nawet witał na ulicy właśnie. Tak. Czy w restauracjach właśnie znał. Było jeszcze, pamiętam, że plażowanie na Barcelonecie. I to, co jeszcze na Barcelonecie bardzo mi się spodobało, a o czym właśnie nie mówiłam, bo na przykład nie zauważyłam tego nad polskim morzem, że były takie wielkie ekrany i tam właśnie leciała muzyka.
Ale jeszcze możemy wspomnieć coś o tych nerkach. Więc ogólnie mówi się, że jest dużo właśnie pitpocketów i myślę, że gdybyśmy chodziły bez tych lokalsów, to faktycznie mogłybyśmy mieć taką sytuację. Uważam, że warto być ostrożnym, ale żeby też jakoś to powiedzmy rozgraniczyć, żeby nie popadać też w jakąś paranoję. Właśnie. Tak, i Julia właśnie brała sobie tą nerkę pod koszulkę i gdy ja Julii mówiłam, Julia, wygląda jakbyś miała brzuch ciążowy, to Julia postanowiła nosić to na wierzchu, bo bała się, że właśnie będzie odstraszać Hiszpanów. No i w tym ostatnim dniu pojechaliśmy też właśnie do takiego bardzo, można powiedzieć, bajkowego miejsca. Też mieliśmy dużo przygód, żeby tam trafić, bo jednak to była pierwsza taka wycieczka, której musieliśmy same sobie radzić już bez naszych kolegów. Tak, ale tutaj znowu dostałyśmy, powiedzmy, taką pomoc w postaci hiszpańskiej rodziny, która pomogła nam dostać się na to Tibidabo. Już tutaj zdradzimy, gdzie właśnie pojechałyśmy tego ostatniego dnia. Też takim pociągiem, to też było bardzo fajne, takim szybkim. Dla mnie tam największym zaskoczeniem było, że był park rozrywki, a przy tym był Jezus. Dla mnie to było takie coś dziwnego, że jednak miejsce rozrywkowe, ale też jakaś wiara, więc dla mnie to było takie trochę zaskoczenie. A dla ciebie właśnie? Mi bardzo podobała się ta właśnie postać tego Jezusa, bo to trochę nawiązywało do Rio de Janeiro. Tak, dokładnie, to bardzo do tego nawiązywało. Miałam takie tak, też właśnie oczywiście udało nam się zrobić tam zdjęcia, też Tibidabo, to taki tak samo jak Montiunik, wzgórze. Takie wzgórze właśnie widokowe. Tak. Ale która na przykład atrakcja rozrywkowa najbardziej ci się podobała? Czy bardziej ten samolot, czy bardziej to koło? Myślę, że samolot, bo jednak koło mamy na przykład w Krakowie, a jednak samolot to jest taka raczej nietypowa atrakcja. Był to taki właśnie mały samolocik, którym mogliśmy tam zrobić sobie trzy takie właśnie okrążenia, powiedzmy, i też podziwiać właśnie tą panoramę właśnie Barcelony. No i potem właśnie spędziliśmy tu, dużo osób nam odradzało, żebyśmy jechali, że nie zdążymy po prostu wrócić, bo jednak nie jest to tak blisko od centrum, jednak, ale udało nam się wrócić i zobaczyć to Tibidabo i na pewno nie żałujemy tej decyzji, choć kosztowało to 18 euro, ale było warto, uważam. Tak, i może właśnie powiemy, że tam w cenie mieliśmy tą kolejkę, zjazd, zjazd i tam kilka atrakcji, ale nie miałyśmy wszystkich atrakcji, tak. Bo tam na niższych poziomach jest jeszcze więcej i tak atrakcji. Nie zdążyły. To jest coś, powiedzmy, w stylu takiej Energylandii, ale byśmy właśnie nie zdążyły i też nie przepadamy aż tak bardzo za taką właśnie ekstremalnym, bardziej takie spokojne, ale ty tak. Jeszcze miałaś okazję churrosy zjeść właśnie. Tak, miałam też okazję właśnie zjeść churrosy, bo wcześniej jadłam churrosy właśnie w Krakowie i miałam nie za dobrą na ich temat opinię. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że może były na starym oleju, ale tutaj moja opinia właśnie uległa zmianie co do właśnie churrosów, bo tutaj naprawdę bardzo mi właśnie posmakowały.